Moje drogie wagi, witam serdecznie na czytanie z kart anielskich z Grace ze mną na rok 2017. Karty już mamy rozłożone, wszystkie wiadomości, sporo ich, wszystkie bardzo ważne, ale zanim przejdziemy do nich, pozwólcie, że podziękuję Wam wszystkim serdecznie z nowym rokiem i odejściem starego. Za to, że oglądacie mnie, za to, że wpisujecie wspaniałe komentarze od serca, za to, że lubicie i subskrybujecie. Kochani, za to, że oglądacie filmiki na Vimeo, On Demand, że jesteście moimi patronami, że przesyłacie jakieś choćby drobne sumy, ale wiem, że pochodzą one od serca i za każdą jedną jestem ogromnie Wam wdzięczna. Bo to świadczy o tym, że chcecie podziękować mi, okazać wdzięczność i wspomagać mnie i moją pracę. Piękna rzecz. Jeżeli chcecie oglądać na Patronie, jest link pod spodem, jak się zapisać, żeby więcej moich filmików oglądać, szczególnie tych, których już na YouTube nie będzie w ogóle z Nowym Rokiem. Następnie pamiętajcie, że to jest czytanie dla wszystkich wag na całym globie, więc są to ogólne energie. Oglądajcie także Księżyc i Aspekt, gdzie czas jest ważny co do 10 minut, czas urodzenia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, co konkretnie dla Was osobiście, zapraszam gorąco na swoją stronę internetową www.angelreadingswithgrace.com. Gdzie można zamówić pod moje usługi, znajdziecie różne czytania, czytania dla par, uzdrawianie, naukę uzdrawiania metodą Reiki i międzywymiarową, portret astrologiczny, numerologiczny, kim jestem, tak ogromnie ważny na rok 2017 i oczywiście mam nadzieję, że oglądaliście rok ognistego koguta. 2017, bo to wszystko pomoże ustawić się właściwie i przygotować do roku 2017. I zaczynamy, moi drodzy. Jak zauważyliście, jesteśmy po raz pierwszy w moim nowym mieszkaniu. Ja to nazywam zagrodą. Grace's zagroda, czyli zagroda u Grace. Jak najbardziej, pełno skrzynek, koszyków, słuchajcie, zupełnie nie to, co było kiedyś. Zaczynacie, kochani, bo mamy 6 różnych kategorii. Wy i otoczenie, praca, biznes, kariera, zdrowie, to czego się nie spodziewacie w 2017 roku oraz co podpowiadają anioły czy wasi najbliżsi z tamtej strony, okay? Co powinniście wiedzieć. Zaczyna się od 9, a więc możecie posłuchać tego filmiku na wrzesień, bo dużo mówiłam o 9, może Wam to też coś powiedzieć, ale tu w tym przypadku jest podpowiedź już na cały rok, na dzień dobry. Spędź sporo czasu samej samemu i idź do wewnątrz siebie. Posłuchaj swojej intuicji, posłuchaj wewnętrznej mądrości, co ona Ci mówi, gdzie jest Twoje serce. Jaka jest misja Twojej duszy? Kim jesteś, droga wago? I to będzie Twoim światłem na to, jak postępować dalej. Co jest Twoją prawdą, jak ją znaleźć i jak się poruszać. I wtedy urodzi się jednym dziecko, a drugim ciekawy pomysł, idea, projekt, ok? Otrzymacie może jakąś ciekawą wiadomość, gdzie naprawdę z tego myślenia, z tego kontemplowania i medytacji urodzi się coś wspaniałego. Jeżeli macie kogoś, drogie wagi, komu chcecie powiedzieć kocham Was, jestem Ci wdzięczna czy wdzięczny, czuję do Ciebie sympatię, to po prostu to zróbcie. Nie ukrywajcie. Nie próbujcie udawać, że tak nie jest, tylko naprawdę, zgodnie z sercem, wyraźcie miłość.
teraz jest dla Was i Waszego otoczenia. Jakaś super wiadomość jest dla Was w drodze. Wiadomość, która może dobra praca, może miłość, może no, dla każdego będzie co innego, jakiś nowy projekt, nowy pomysł. W każdym razie to może doprowadzić Was do wynagrodzenia w Waszym życiu, do sukcesu, do publicznego rozpoznania, rozświetlenia siebie, po prostu do sukcesu. Bardzo coś dobrego, fajnego, więc się ogromnie cieszę i to powinno być z początkiem roku. Aż dwa razy, i tu jest Wy, rodzina i otoczenie. Otocz się ochroną, ochronnym światłem, ochronną warstwą, a potem jeszcze raz od Archanioła, Anioła, dokładnie ta sama wiadomość. Jak tarczą, chroń się przed innymi. Czyli, ponieważ jest to w sekcji, w sektorze Waszego otoczenia, Wy, rodzina, znajomi, najbliżsi i tak dalej, więc mogą to być ludzie bardzo negatywni. Mogą to być ludzie, którzy wiecznie wszystkiego się boją i Tobie mówią, nie, nie, tego nie rób, tamtego nie rób, tu se nie poradzisz, tu zapomnij. Albo wiecznie sami narzekają, plują Ci w to ucho, plują, jak to ja mówię. Nic z tego nie masz dobrego, tylko bum, ciągnie Cię w dół. A więc staraj się otoczyć ochronnym światłem. To było, zdaje się, na grudnia 2016 roku na Vimeo. Ten filmik możecie sobie obejrzeć, bo to by bardzo Wam się przydało. Jak właśnie otoczyć się taką warstwą ochronną, ok? Bo będziecie potrzebować. Albo rodzina, albo znajomi, albo jedno i drugie będzie Wam podcinać skrzydełka, albo energetycznie, jak wampiry, wyciskać z Was życie. Cokolwiek lubicie robić, jako hobby może, ćwiczcie, ćwiczcie i ćwiczcie codziennie. Zdobędziecie wiary w siebie i w swoje możliwości, bo będziecie coraz lepsi, prawda? Wasza kariera, praca, sukces, biznes i tak dalej, ta strona. Jakieś marzenia stają się rzeczywistością. I jesteście szczęśliwi. Czyli zastanowiliście się tutaj, narodził się jakiś pomysł, przyszła dobra wiadomość, albo jest tam w drodze. Ćwiczycie, w czym jesteście dobrze, więc jeżeli lubicie śpiewać, śpiewacie więcej. Bierzecie lekcje śpiewu. Tak samo z tańcem, czy z graniem na jakimś instrumencie. I bum, odnosicie sukces. Odnosicie sukces. Jeżeli w biznesie będziecie się pytać o kogoś, czy możecie tej osobie zaufać, czy to współpracownik, czy boss, czy ktoś, jakąś osobę macie i zadacie sobie pytanie, tak, mówi Archanioł Michał, ta osoba, o którą pytasz, jest godna zaufania. Ok? Możesz sobie, jeśli chodzi o biznes, o to, co lubisz robić, gdzie chciałbyś być i tak dalej, zrób sobie tablicę marzeń. Twój dom, twoja praca, wytnij z magazynu. Gdzieś tam namaluj, sam narysuj. I będziesz na to patrzeć. Powieś w takim miejscu, czy postaw, żeby to zawsze widzieć. I to do siebie przyciągniesz. To się spełni. Zdrowie. Zdrowie powinno Twoje być dobre. Jak długo? Będziesz wdzięczny za to, co będziesz mieć. Czyli zamiast narzekać i myśleć o tym, czego nie masz, gdzie jestem biedna, gdzie jestem zagubiony. Będziesz myśleć, dziękuję Ci, Panie Boże, dziękuję moje aniołki za to, co mam. Za mój dom, za moją rodzinę. I będziesz, Twoja percepcja będzie Ci ciągnąć w stronę tego, co masz. Będziesz mieć wiarę w to, że wszystko do Ciebie przyjdzie, czego pragniesz. I będziesz pomagać młodym ludziom w jakiś sposób. Może część z Was jest nauczycielami. Może część rodzicami po prostu, może nawet jesteście rodziną zastępczą, albo myślicie o tym, jak najbardziej. To wszystko jest bardzo dobre,
ponieważ jednym z Waszych zadań w tym życiu jest pracować z młodymi ludźmi i być dobrym przykładem, taką latarnią dla tych młodych ludzi, być ich inspiracją, motywować ich do czegoś dobrego, uczyć miłości, współczucia dla innych. Więc to jest ogromnie ważne. Teraz, czego się zupełnie nie spodziewacie, a nadejdzie. Możecie być zmęczeni. Albo dużo myśleć o czymś. Więc co anioły mówią, zamiast tego idź spać. Wypocznij. Bo jak będziesz spać, to nagle pomysły się narodzą. Przyjdą do ciebie. Obudzisz się i już wiem, co mam robić. Medytuj. Ale szczególnie będzie potrzeba, żeby sobie troszkę więcej pospać albo wziąć jakiś mały wyjazd, małe wakacje. Widzicie? Od razu ja się czuję senna. Tylko o tym mówię, już mi się chce ziewać. Się czuję, więc będziecie czuć się pod koniec roku 2017. Będziecie się czuć zmęczone, moje drogie wagi, ok? Anioł mówi, jestem aniołem pokoju. I ten pokój chce Ci przynieść. Pokój, spokój i gładką drogę przed Tobą. I tym będziecie zaskoczeni, bo nagle będziecie mogli wypocząć, nagle będzie wreszcie się te wszystkie problemy, dramaty uspokoją i ostatnie, może jakaś wspaniała miłość, może przyjaźń, bo mówią, że wspaniała miłość jest warta, żeby włożyć w to wysiłek. Część z Was może po prostu być sparzona przeszłością i miłościami i powiecie, ja już nic nie chcę, ja tam w to nie wierzę, to nie dla mnie. A jednak mówią, że może coś takiego przyjść i to nagle, niespodziewanie i żeby włożyć w to wysiłek, bo będzie warto. Jakie wiadomości z tamtej strony? Czas odejść od tego, co nie pasuje. To, co przeminęło z wiatrem, czas pożegnać. Czas ruszyć do przodu, nie patrzeć do tyłu i wnieść zasadnicze zmiany w swoje życie, do swojego życia. Duże zmiany, widzicie? I te zmiany ja podejrzewam, że będziecie przechodzić i dlatego pod koniec roku będziecie czuć się zmęczeni. Czas będzie wypocząć. Znowu patrzcie, chce mi się ziewać. Czyli już ja sobie wyobrażam, jak będziecie zmęczeni. No i Archanioł Michał znowu mówi, kochani, uważajcie, dlatego, że będzie dużo osób zazdrosnych, dużo osób, wiecie, waga słynie z tego, że jest niezdecydowana i że chce wszystkim dogodzić. To jest symbol balansu, spokoju, grzeczności. I zdecydowana waga i jeszcze w dodatku idąca w stronę swojego przeznaczenia, misji, duszy, to już jest w ogóle szok dla najbliższej rodziny nawet. No jak to? To ty nie będziesz dla mnie tutaj, to ty nie będziesz służyć mi pomocą, to nie wysłużę się już tobą, nie pocieszysz mnie, nie będę ci mogła pluć do ucha przez 3 godziny po to, żeby cię wykończyć, a sama swoje naładować baterie. Tragedia. Więc mogę ci zazdrościć, bo ty będziesz czuć się świetnie. Dom, rodzina, spokój. Ty będziesz się wago czuć dobrze i dopiero wtedy innym się to nie spodoba. To mogą być członkowie rodziny, to mogą być przyjaciele, którzy ty myślałeś, że to przyjaciele. I teraz to, komu się nie będzie podobać, kim ty jesteś, ta nowa ja, nowy ty. Przyjrzyj się tym ludziom, bo to nie są prawdziwi przyjaciele. I dlatego pokazują ci, czas od tego będzie odejść, pożegnać to towarzystwo. Tych, którzy ci nie sprzyjają, tych, którzy chcą ci podciąć skrzydło, no do czego oni ci są potrzebni? Co warte jest za to? Miłość. Patrzcie, jaką macie piękną kartę. W końcu, jakby nie było, waszym opiekunem planetą jest Wenus. Miłość. I co ta miłość mówi? Miłość jest podstawą twojej egzystencji.
I tak samo zasługujesz na to, żeby otrzymać, jak dajesz miłość i okazujesz współczucie. Tak, miłość to jest przepiękne, emocjonalne uczucie, ale także to jest forma energii, która posuwa nas w życiu do przodu. Ja zrobiłam taki filmik Człowiek zakochany, jak się czuje, to prawdziwa miłość. Człowiek zakochany, czy człowiek, który kocha, co robi, tak jak ja kocham, co ja robię. Ja rano wstaję już i nie mogę doczekać, kiedy zacznę robić czytania, czy portret, czy rozmawiać z wami. I nie będę się kładła spać dzisiaj, pewno do 11 będę to dalej robić. Bo jedno skończę, zacznę odpowiadać na te wszystkie e-mails, gdzie przyszły zamówienia na czytania, ustalać godziny, pisać e-mails. Więc ponieważ ja kocham to robić, to dla mnie to nigdy nie jest obowiązek, praca. Ja mogę czuć się zmęczona i padająca na nos, ale ja kocham to robić, bo ja mam miłość do tego, co robię. Więc miłość nie musi tylko oznaczać do osoby, do kobiety czy do mężczyzny, jakaś romantyczna, seksualna, ale miłość do wszystkiego, co się dzieje. Kierować się miłością w życiu. Do wszystkich i wszystkiego. Z tego rodzi się współczucie, z tego rodzi się wyrozumiałość, sympatia i empatia. To jest najpiękniejsza rzecz. Bez miłości świat nic nie jest wart. Miłość jest podstawą naszej egzystencji, naszego życia. Na tym i na każdym innym świecie. Jak to ja napisałam w swojej książce Myśl przy kawie. Taka jest prawda. A więc zawsze pamiętaj, dlatego powiedziane ci było, bądź wdzięczna, wago, za wszystko, co masz. Zamiast narzekać, zamiast utykać i widzieć to, czego nie masz, zawsze dziękuj za to, co masz. Bo im bardziej będziesz dziękować, tym bardziej będziesz okazywać miłości, miłość swoją, tym więcej tego otrzymasz. Więc wspaniała sprawa. Także, kochani, posłuchajcie tego jeszcze raz. Tu jest tyle wiadomości, zresztą dla każdego znaku, że nawet nie sposób czasami powtórzyć. Życzę wam wszystkim cudownego roku, spełnienia siebie i swoich najskrytszych marzeń, zdrowia, pomyślności, szczęścia, miłości do innych i do siebie samej samego. Cudownego 2017. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu.